dowód, że jednak bracia Golobowie to jednak najlepsi polscy żużlowcy. No, jeżeli mam być skromny, a nie lubię być skromny, to nie powinienem mówić, że jest tak, ale rzeczywiście tak jest. Po prostu jesteśmy dobrymi zawodnikami, no staramy się to realizować. Ja współpracuję razem z ojcem, robimy wszystko, żeby było jak najlepiej, no i widać, efekt jest bardzo dobry, wygrywamy zawody i bardzo jest nam miło z tego powodu. To są jak gdyby planowane miejsca, po to przyjechaliśmy tutaj, chociaż przed wyścigiem się o tym nie mówi. Dzisiejsze zawody potwierdzają miejsce Jacka w hierarchii sportowej Polski. No tutaj trochę brakuje nam Tomka do kompletu. Ale jeszcze tak, żeby informacja była kompletna, to chcę powiedzieć, że w zeszłym roku Jacek jeździł ze złamanym obojczykiem we Wrocławiu i walnie przyczynił się do zwycięstwa Tomka, jeśli chodzi o zdobycie złotego kasku w zeszłym roku.